Jak wybrać amplituner stereo? Mogę Was zaskoczyć, ale dokładnie tak samo jak wzmacniacz zintegrowany. Jeśli oglądaliście nasz film o tym, jak wybrać wzmacniacz zintegrowany, to uprzedzam, możecie doświadczyć silnego uczucia déjà vu. Amplituner stereo to nic innego jak wzmacniacz zintegrowany z wbudowanym tunerem radiowym. Ampli, czyli wzmocnienie, i tuner, czyli radio. Tu dochodzimy do ciekawego paradoksu. Dzięki rozwojowi usług sieciowych bardzo łatwo pomylić wzmacniacz zintegrowany z funkcjonalnością sieciową z klasycznym amplitunerem stereo. Otóż dzięki amplitunerowi stereo można posłuchać radia nie będąc podłączonym do sieci za pomocą klasycznej anteny radiowej i wbudowanego w urządzenie tunera. Mam nadzieję, że to wyjaśnia różnicę. Skoro już powiedzieliśmy sobie, czym jest amplituner stereo, to warto wspomnieć o wielokanałowych amplitunerach kina domowego, chociażby dlatego, żeby zaznaczyć różnicę między tymi urządzeniami. Amplituner stereo jest dwukanałowy. To urządzenia przeznaczone dla tych osób, które słuchają głównie muzyki. Amplituner kina domowego obsługuje z reguły 6 i więcej kanałów w zależności od modelu, ponieważ jest przeznaczony do odtwarzania dźwięku przestrzennego. Dlatego w tym filmie, żeby uniknąć nieporozumień, będę używał nazwy amplituner stereo zamiast skróconej amplituner. Podobnie jak w przypadku wzmacniacza zintegrowanego, warto określić, ile nasz amplituner stereo powinien mieć mocy. Moc dopasowujemy do posiadanych kolumn, mając na uwadze ich konsumpcję prądową. Na tabliczce znamionowej z tyłu kolumny znajdziecie informację, jaką moc mogą przyjąć. Jeśli najpierw kupiliście amplituner stereo, to szukajcie kolumn, które mogą przyjąć moc maksymalną generowaną przez amplituner. Dopasowując moc, pamiętajmy o nominalnej impedancji kolumn, gdyż podany parametr mocy amplitunera stereo najczęściej określany jest w odniesieniu do konkretnej impedancji. Innej dla 4 ohmów i innej dla 8. Warto to sprawdzić. Pamiętajcie też, że wydajny prądowo lub mocowo wzmacniacz to większa kontrola nad głośnikami i lepsze dociążenie i rozdzielczość dźwięku przy cichych odsłuchach. Drugim ważnym parametrem jest stosunek sygnału do szumu. Wyrażona w decybelach wartość oznacza różnicę pomiędzy czystym sygnałem audio a szumami własnymi wzmacniacza. Im wyższy parametr, tym większa pewność czystego brzmienia na większych poziomach głośności. Nowoczesne amplitunery stereo mogą współpracować z niemal dowolnymi źródłami muzyki, analogowymi i cyfrowymi, w tym z odtwarzaczami przenośnymi i smartfonami, a przy tym obsługują także formaty wysokiej rozdzielczości, np. FLAC. Podobnie jak we wzmacniaczach zintegrowanych, także w amplitunerach stereofonicznych spotyka się często rozwiązania korzystnie wpływające na jakość brzmienia. Jednym z nich jest tryb Pure Direct, który pomijając m.in. obwody regulacji barwy, wydatnie skraca długość ścieżki sygnału i tym samym zapewnia najwyższą możliwość jakość dźwięku. W ten tryb wyposażone są m.in. amplitunery Yamaha. Ponadto potwierdzeniem uniwersalnego charakteru amplitunerów stereo są również wbudowane przedwzmacniacze gramofonowe, które można znaleźć w wielu nawet przystępnych cenowo konstrukcjach. Na początek przygody z gramofonem taki wbudowany przedwzmacniacz zdecydowanie wystarczy. Jednak jeśli Wasz apetyt na winyl będzie się wzmagał, warto dokupić zewnętrzny przedwzmacniacz gramofonowy i ominąć wbudowany w amplituner moduł. Upewnijcie się też, czy ilość wejść i wyjść na tylnej ściance zgadza się z ilością urządzeń, które planujecie do amplitunera podłączyć. No i czy są odpowiednie, żeby nie było potem niespodzianek typu: mój amplituner nie ma wejścia optycznego i nie mam jak do niego podłączyć telewizora. Sprawdźcie, jakimi wyjściami dysponuje Wasze domowe źródło dźwięku bądź źródła i jakie wejścia ma amplituner stereo. To jest ważne. Największą wszechstronność gwarantują amplitunery obsługujące funkcje sieciowe. To propozycja idealna dla melomanów, którzy chcą mieć nieograniczony dostęp do całej swojej muzyki przy zachowaniu łatwości obsługi.
Stereofoniczne amplitunery sieciowe umożliwiają słuchanie muzyki z serwisów strumieniowych, zapisanej na dysku NAS czy z lokalnego komputera. Dodając do tego możliwość sterowania urządzeniem za pomocą telefonu, który znajduje się w tej samej sieci Wi-Fi, amplituner stereo staje się prawdziwym domowym centrum rozrywki. Ponadto wiele urządzeń wyposażonych w łączność Wi-Fi obsługuje również AirPlay 2, co pozwala użytkownikom produktów Apple odtwarzać bezprzewodową muzykę zapisaną na swoim iPhone'ie lub iPadzie. Producenci nie zapominają również o użytkownikach pozostałych systemów i często wzbogacają swoje amplitunery o moduł łączności bezprzewodowej Bluetooth. Yamaha poszła o krok naprzód, wyposażając swoje amplitunery w dwukierunkowy Bluetooth, funkcję Bluetooth Output. Dzięki niej urządzenia kompatybilne z systemem MusicCast nie tylko odtwarzają przez Bluetooth muzykę z Twojego smartfonu, tabletu lub laptopa, mogą również wysyłać ją do bezprzewodowych słuchawek lub głośnika Bluetooth, nawet innego producenta. Jak w każdym procesie decyzyjnym są dwie szkoły. Można określić minimalne wymagania i sprawdzić, ile trzeba wydać oraz ewentualnie poczekać. Albo określić maksymalny budżet i on wyznaczy, co możemy za swoje pieniądze kupić. Możliwości współczesnych amplitunerów stereo najlepiej pokazuje przykład Yamahy RN800 3D, wycenionej obecnie na około 3500 zł. To zaawansowany amplituner stereofoniczny, zaprojektowany jednocześnie z dbałością o krótką ścieżkę sygnału, jak też bogato wyposażony w nowoczesne układy, w tym przetwornik cyfrowo-analogowy ISS Saber i system IPAO, firmowy układ optymalizacji charakterystyki dźwiękowej pomieszczenia, działający bardzo skutecznie. Duża moc, zarówno przy wysokiej, jak i niskiej impedancji, pozwala podłączyć większość kolumn, wydobyć brzmienie swobodne i przy tym precyzyjne, znacznie przekraczające oczekiwania, jakie dotąd mieliśmy w stosunku do sprzętu w tym zakresie cenowym. Amplituner to szwajcarski scyzoryk wśród wzmacniaczy stereofonicznych. Szczerze go polecam. To zdobywca nagrody Ace dla najlepszego amplitunera stereo. Jak zawsze w przypadku dużego hi-fi nie można zapomnieć o tym, jak dane urządzenie gra. W końcu o to w tym wszystkim chodzi. Tak jak we wzmacniaczach zintegrowanych, tak też każdy amplituner stereo gra inaczej, nawet w ramach oferty tego samego producenta. Różnice między podstawowymi modelami, np. Yamahy, i tymi z górnej półki japońskiego producenta, mogą być na tyle mocno wyczuwalne, że postanowicie dorzucić do budżetu te parę złotych. Nie kupujecie przecież amplitunera na kilka dni. Pamiętajcie, że decyzji o wyborze nie może podjąć za Was ktoś inny, kolega czy znajomy. To Wy na podstawie odsłuchu stwierdzacie, czy coś się Wam podoba, czy też nie. Bo jest na przykład za ostre, bądź kuje w uszy. Pamiętajcie, że więcej potrzebnych informacji na temat doboru sprzętu i jego cech znajdziecie też na naszej stronie internetowej w dedykowanej strefie wiedzy. Ponadto nasze salony znajdziecie na terenie całego kraju, w największych polskich miastach i to właśnie w nich czekamy na Was, by doradzać, rozmawiać o sprzęcie audio, muzyce i o tym, jak dobrze jest posiadać w domu sprzęt, który spełnia Wasze oczekiwania. Nie zapominajcie o subskrybowaniu naszego kanału i do zobaczenia w kolejnym materiale.